Także proszę Państwa, cały czas jesteśmy w kraju, gdzie reklamowane są stefanki naszego papieża, no bo jedziemy w sumie 520 stawki i tu co sekunda jakiś tu do nas zakręca stawki 520, to 525 stawki, prawda? Do tego akurat jest jakiś tam 131. Także w kraju, gdzie tutaj wszyscy wszystko wiedzą, czy może dlatego wszyscy wszystko wiedzą, bo chcą wiedzieć, styl taki autorytarny, zatem podbiegają, podglądają, podsłuchują, proszę Państwa, w Warszawie, tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w katolickiej Polsce, a nie jest tu Ameryka Białystok. Nie ma nawet takiej skromności ludzkiej, drobnej, że żeby właśnie czegoś nie wiedzieć, bo tutaj wszyscy wszystko chcą wiedzieć. Styl autorytarny, styl Państwo zobaczą, taki samochód nawet z Londynu sprowadzili z Anglo. Ameryki Białystok kolorowy, po co to komu potrzebne, skoro i tak tramwaj źle jeździ, skoro i tak autobus miejski MZK źle jeździ, wszystko źle jeździ. W tym kraju takim katolickim, autorytarnym, gdzie wszystko chcieli wiedzieć, być najmądrzejsi, a to okazało się, że nie, że ta wiedza wszelka tajemna dla faryzeuszy była zarezerwowana, dla saduceuszy, którzy akurat nie wierzyli w zmartwychwstanie. Z tego co ja wiem. Tutaj jest ulica piękna. Janek Witek mówi, że tu jest akurat wszystko bardzo brzydkie i to, że nazwa, to wcale nie znaczy, że tutaj jest coś pięknego. Jesteśmy w centrum Polski katolickiej. Widać to od kultury Stalina i Lenina, Stawskiej, od tych Stefanek przy szkole, które to Stefanki przy szkole czy na szkole na płocie szkoły są reklamowane. No i tam moja koleżanka Bożena Rossa mówiła, że Bóg to Jahwe, że Bóg Jehowa. Także, no chyba, że tego oni nie wiedzą. No i Biblii nie znają, bo Biblia pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina jest w śmietniku. Także dzisiaj, proszę Państwa, jak mamy 19 mamy września 2014 roku, to te trójce, bo to dzisiaj w nocy z Radia Maryja, proszę Państwa, mówiono o trójcy, nadawano z Radia Maryja na temat trójcy, że tutaj Polska wierzy w papieża, katolicka Polska na Mazowszu nad Wisłą, w trójce wierzy katolicka Polska na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Wierzą w papieża, Matkę Boską, Ostrogramską, w duszę nieśmiertelną, no i w te trójce. I te katechezy jeszcze Państwu też podamy. No dzisiaj nie miałyśmy dużo czasu na te katechezy o trójcy, żeby Państwu powiedzieć, jak to się widzi wyznawcą papieża, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, Awy Niekrymskiej tu w Warszawie. Jak się ta trójca widzi? Państwo zobaczą, idzie żebraczka i tymi kudłami trzęsie na ulicach. Tutaj w ogóle na ulicach mieszkają, na ulicach ziewają, na ulicach kaszlą, drapią się po cipce nawet swoje się, pod fachami się drapią. Plac Konstytucji, jak to Warszawa, katolicka Polska pod szóstką. Także widzicie Państwo, tak czy siak, są to po prostu cudzy szatana diabła. A przecież szatan diabeł, co prawda, to jest profesorem, jest inteligentny, natomiast jego słudzy są głupi. Co do jednego, słudzy szatana diabła są głupi. Nawet dzisiaj, proszę Państwa, o takich potrawach mówił w Radiu Tok FM, tym warszawskim, mazowieckim, polskim, żydowskim, waszym, ten wasz znawca od jedzenia, że od tego jedzenia to jest debilizm, a od alkoholu to co jest? Też jest debilizm. Także ksiądz Rydzyk mówił, że Polska pijana, Polska sprzedana. Także proszę Państwa, no jesteśmy tu na placu Konstytucji, reklamuje się zegarki. Wszystko co tylko jest droższe, żeby można było dużo pieniędzy z tego mieć. Żeby to można było sprzedać tak, żeby ktoś zarobił. Także wchodzimy, proszę Państwa, do naszej kafejki internetowej, gdzie są bardzo wszystkie komputery. No każdy chciałby mieć takie komputery, jak ja tu będę siedzieć, bo Janek coś nie ma. No i tutaj jest ta piękna, raczej może koszykowa.
tutaj też kiedyś 520 jeździł, ale już nie.